Ewangelii według świętego Łukasza. Przychodzili do Jezusa wszyscy poborcy opłat i grzesznicy, aby Go słuchać. Szemrali na to faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: On przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Wtedy opowiedział im taką przypowieść. Czy jeśli ktoś z was ma 100 owiec i jedną z nich zgubi, nie zostawi na pustyni 99 i nie pójdzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A kiedy znajdzie, bierze z radością na swoje ramiona i po powrocie do domu zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem tę swoją zgubioną owcę. Zapewniam was, że taka radość będzie w niebie z powodu jednego grzesznika, gdy się nawraca. I to bardziej niż z powodu 99 sprawiedliwych, którzy nie czują potrzeby nawrócenia. Albo czy któraś kobieta, gdy mając 10 drachm, zgubi jedną, nie zapala lampy, nie wymiata domu i nie szuka dokładnie, aż znajdzie? Kiedy znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki, mówiąc: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka radość, zapewniam was, pojawia się u aniołów Boga z powodu jednego grzesznika, gdy się nawraca. Jakoś chyba parę dni temu powiedziałem takie zdanie, że Pan Jezus nie przyszedł uczyć, znaczy nie przyszedł instruować nas, jak mamy żyć, tylko przyszedł pokazać nam drogę, po której mamy kroczyć. Właśnie Pan Jezus nie przyszedł nas moralizować, czyli mówić, jak mamy postępować, jak nie, tylko przyszedł nam powiedzieć: pójdź za mną. To jest coś dużo więcej, powiedzieć: pójdź za mną, niż powiedzieć komuś, dać komuś jakiś kodeks moralny i powiedzieć, co jest dobre, a co złe. Tak, nie ma nic złego w tym właśnie, nomen omen, kiedy nauczamy, nie? Na przykład rodzice nauczają dzieci, czy w kościele się naucza, co jest dobre, a co złe. Nie ma w tym nic złego, ale jest coś więcej. Jest coś, co poniekąd w sobie to zawiera, ale jest czymś dużo więcej. Tym czymś to jest właśnie naśladowanie. W tym przypadku po prostu konkretnie naśladowanie Pana Jezusa. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego mi się to przypomniało, co parę dni temu powiedziałem? Otóż w dzisiejszej Ewangelii to, co mi jakoś szczególnie wybrzmiewa, co mnie szczególnie uderzyło, kiedy dziś ją przeczytałem, to słowo szukać. Kobieta szuka drachmy, pasterz szuka owce. Poszukiwanie. Tak przypomniały mi się też słowa świętego Ignacego, że należy szukać i znajdować Boga we wszystkim. Tak zostałem jako jezuita uformowany, nauczony właśnie, by szukać i znajdować Boga we wszystkim. Ale mam świadomość, i ta dzisiejsza Ewangelia mi to przypomina, że zanim ja będę szukał Pana Jezusa, czy żebym ja mógł szukać Boga we wszystkim, żebym ja mógł w ogóle Boga szukać, to On musi najpierw znaleźć mnie. Najpierw On szuka mnie. Szuka mnie, po czym mówi właśnie nie jak mam żyć, nie jak mam postępować, tylko mówi coś więcej. Mówi: pójdź za mną. Trzymaj się mnie. Trzymaj się tej drogi, którą ja kroczę. Czyli
Czyli nie tylko kieruj się właśnie jakimiś zasadami, normami, przepisami, tylko wejdź w relację. Nie wiem, może się wam też zdarzało czasami, będąc na jakiejś wędrówce, zwłaszcza gdzieś w górach, w pewnym momencie dołączyć do kogoś. Zobaczyłem, że ktoś idzie w tym samym kierunku i zaczynamy iść razem. Po chwili zaczyna się jakaś rozmowa. Z tej rozmowy rodzi się jakaś więź, relacja. Oczywiście, kiedy mówimy o takiej wędrówce w górach, no to nie wchodzi w rachubę jakaś głęboka relacja. Chociaż przynajmniej mi się takie coś nie przytrafiło, ale teoretycznie jest to też możliwe, że się komuś coś takiego przytrafi. Ale jednak rodzi się relacja. Dzieje się coś więcej niż właśnie to podobne, o właśnie, zachowanie. Podobne zachowanie. Pan Jezus nas zaprasza do bliskości, do relacji. Dlatego, tak jak słyszymy w tej dzisiejszej Ewangelii, On spotykał się z grzesznikami, znaczy przyjmował grzeszników i jadał z nimi. Przyjmował grzeszników, nie świętych. Nie ludzi doskonałych. On ich przyjmował. Myślę, że to jest bardzo ważne też w kontekście Eucharystii. Tak się czasem mówi, że my przyjmujemy komunię świętą. Byłem na mszy świętej i przyjąłem komunię świętą. Nie. Byłem na mszy świętej i Jezus mnie przyjął. Bo jestem grzesznikiem, ale On postanowił mnie przyjąć do siebie. Postanowił ze mną zjeść. Postanowił ze mną posiedzieć przy stole. Przyjął mnie do swojego stołu. On mnie przyjął. I jako grzesznika, nie jako świętego. Nie w nagrodę właśnie za dobre sprawowanie, za przestrzeganie właśnie takiej czy innej moralności, takich czy innych przykazań. Wiem, że ta praktyka w Kościele, jaka jest, nie, że żeby przystąpić, tak sobie ustaliliśmy, nie, to my sobie, to Kościół tak ustalił, nie, że żeby przystąpić do Komunii Świętej, czyli mówiąc dokładniej, żeby być przyjętym, albo żeby przyjąć zaproszenie, które Pan Jezus kieruje do nas, byśmy spożyli z Nim posiłek, czyli byśmy uczestniczyli w pełni w Eucharystii, to trzeba być w tak zwanym stanie łaski uświęcającej. No i jako Kościół określiliśmy, kiedy człowiek w tym stanie łaski uświęcającej jest. I to oczywiście ma pewien sens, ma pewne uzasadnienie dla naszego rozwoju, dla pokuty, czyli przemiany wewnętrznej. Po prostu chodzi o to, żebyśmy nie bagatelizowali grzechów, żebyśmy traktowali poważne grzechy. Tak. Bo jeżeli Kościół mówi, nie możesz przyjąć Komunii Świętej, jeśli jesteś w stanie grzechu ciężkiego, poważnego, mówiąc inaczej, no to po prostu chcę powiedzieć tyle. To jest bardzo ważne, żebyś poważnie potraktował to, że popełniłeś poważny grzech. I wyrazem tego poważnego potraktowania poważnego grzechu jest to, że zanim przystąpisz do komunii, czyli przyjmiesz, nie, to zaproszenie jakby w drodze, nie, na to przyjęcie, na które Pan Jezus cię zaprasza, ciebie grzesznika, ty sięgasz po pewne wsparcie sakramentalne, wsparcie ludzkie, jakie się dokonuje w sakramencie pokuty. A to wszystko po to, żeby nie to, żeby być godnym właśnie uczestniczyć w tej uczcie, usiąść z Panem Jezusem do stołu i przyjąć, jak to mówimy popularnie, Komunię Świętą. Nie, żeby być godnym, bo
bo po rozgrzeszeniu, po spowiedzi nadal jesteśmy tak samo niegodni, albo też można powiedzieć tak samo godni, nie? Przyjąć Komunię Świętą, jak wtedy, kiedy byliśmy przed. Nie, tylko chodzi o to, jestem lepiej przygotowany. Lepiej przygotowany to znaczy mam w sobie jakieś takie zasoby, dysponuję czymś, dzięki czemu ja teraz bardziej owocnie będę mógł przystąpić do stołu Pańskiego. To znaczy to, co się będzie działo wtedy, kiedy właśnie przystąpię, kiedy przyjmę to zaproszenie do stołu Pańskiego, to ten mój poczęstunek, to przyjęcie tego, co mi daje Pan Jezus ze swojego stołu, bardziej będzie mogło we mnie zadziałać, nie wiem, bardziej się zrealizować, spełnić. Tak. To właśnie o to chodzi. Taka jest rola sakramentu pokuty. Natomiast zawsze w tym wszystkim kluczowe jest to, że Jezus szuka nas. Szuka, żeby nas przyciągnąć do siebie. A mówiąc dokładniej, przyciągnąć do relacji ze sobą. Właśnie jakoś tak nas włączyć w tę relację ze sobą, w swoją miłość, w swoją obecność. Jakby o to chodzi. To jest kluczowe. Jeżeli my postaramy się w taki czy inny sposób żyć zgodnie z moralnością, która gdzieś wypływa z Ewangelii, z Jezusowego nauczania, ale zrobimy to po prostu naszym wysiłkiem, staraniem, nie? To my zbyt wiele nie osiągniemy. W każdym razie osiągniemy stanowczo za mało do tego, aby być zbawionym, aby być szczęśliwym, aby żyć pełnią życia. My potrzebujemy czegoś więcej, potrzebujemy relacji. Potrzebujemy właśnie tego, żeby Jezus jako ten właśnie dobry pasterz, który zostawia 99 owiec zagubionych i idzie, niezagubionych i idzie za tą jedną zagubioną, żeby On nas wziął na ramiona, żeby nas przytulił. Pewnie wszyscy kojarzymy ten obraz, nie, Pana Jezusa, takie przedstawienie zresztą praktykowane, obecne już od pierwszych wieków istnienia chrześcijaństwa. Właśnie Jezus dobry pasterz. Nie? Właśnie ten Jezus, który ma na ramionach tę owieczkę, nie? Zagubioną, którą znalazł i którą ma tak blisko przy sobie. Właśnie dlatego, że się zagubiła. Tak. I jeszcze jedna rzecz już tak może na koniec. Nie? Właśnie to, co mówi też ta dzisiejsza Ewangelia, co jest jej przesłaniem, to, że nie ma ludzi złych, są tylko ludzie zagubieni. Właśnie człowiek, który grzeszy, to jest człowiek, który poszedł właśnie inną drogą. Kogoś innego naśladuje. Tak. Może nawet po prostu samego siebie poszedł drogą, którą on sobie sam wytyczał właśnie. Albo poszedł drogą, którą wytycza ktoś inny, nie Jezus. Ja wybieram nieustannie, bo to właśnie tak trzeba powiedzieć. Nie? Raz wybrawszy, nieustannie wybieram, ciągle na nowo wybieram właśnie kroczenie za Panem Jezusem. Nie moralne życie, tylko kroczenie za Nim. Bycie z Nim, bycie przy Nim, bo On mnie znalazł. Bo On mnie znalazł. I kiedy On mnie znalazł, to ja się tak Nim zachwyciłem, że już po prostu nie chcę iść za nikim innym. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.